wprowadza wojnę z powrotem do Europy i w tej ciężkiej godzinie obywatele i obywatelki Europy stają zjednoczeni z Ukrainą, potępiając ten bezprecedensowy atak na niezależne, niepodległe państwo. To jest atak nie tylko na Donbas, nie tylko na Ukrainę, ale również na stabilność Europy i całokształt pokoju światowego. Za to prezydent Putin odpowie. W toku dzisiejszego dnia ogłosimy pakiet poważnych i ukierunkowanych sankcji do zatwierdzenia przez przywódców europejskich. Będą one odpowiadać strategicznym obszarom gospospodarki rosyjskiej, blokując technologie i rynki kluczowe dla Rosji. Osłabimy rosyjską gospodarkę i możliwość podejmowania modernizacji. Ponadto zamrozimy rosyjskie aktywa utrzymywane w Unii Europejskiej i zablokujemy dostęp rosyjskich banków do europejskich rynków finansowych. To jedna z najciemniejszych godzin Europy od zakończenia II wojny światowej. Potęga nuklearna zaatakowała kraj sąsiedzki i straszy odwetem wobec krajów członkowskich, które miałyby Ukrainę wesprzeć. To nie tylko naruszenie prawa międzynarodowego, to także naruszenie podstawowych zasad koegzystencji ludzi. Powoduje utratę żyć i niezmierzone konsekwencje. Unia Europejska odpowie w jak najsilniejszy sposób. Przewodniczący Rady Europy zwołał na dzisiejszy wieczór posiedzenie Rady, tak aby określić i przyjąć silniejszy pakiet sankcji, najsilniejsze sankcje, jakie kiedykolwiek Unia Europejska wprowadziła w życie. A my już teraz łączymy się